Miejsce dla pana Wojciecha Kani w konkursie dla twórców muzyki elektronicznej. Gratulujemy. Była taka sytuacja, że przyszło 35 prac, to bardzo dużo, bo zwykle przychodziło około 20. No, z roku na rok widzimy, że ten poziom jest jakby coraz wyższy, mamy coraz większe problemy z wybraniem tych pierwszych trzech miejsc. Chętnie byśmy wybierali pięć pierwszych miejsc, powiedzmy sobie, no ale to kwestia sponsorów i kolejnych nagród. Będziemy się ograniczać, jak widzicie państwo, do trzech, no bo ci trzej powinni być zawsze najlepsi. I w tym roku tak się zdarzyło, że wybraliśmy takich, którzy jakby całościowo potrafili ogarnąć tą sferę muzyki elektronicznej, w zasadzie takiej tak zwanej klasycznej muzyki elektronicznej, bo w sumie ten festiwal to jest jedyny festiwal w Polsce, który prezentuje ten kierunek muzyki.